zgłusza Redeko. www.redeko.pl. Finały odbyły się w sali Młodzieżowego Centrum Sportu we Wrocławiu. W zawodach prawo startu posiadały reprezentacje szkolne, które zajęły pierwsze i drugie miejsca w eliminacjach strefowych. Składają się one z zawodników w roczniku 2004 i młodszych oraz w roczniku 2001 i młodszych. Ci pierwsi rywalizowali w igrzyskach, ci drudzy w gimnazjadzie. Turniej rozegrany został w grupach systemem każdy z każdym. Dwie najlepsze drużyny z grup rozegrały mecze półfinałowe systemem krzyżowym, a następnie odbyły się mecze o pierwsze, trzecie miejsce i o niższe pozycje. Rozpoczęły dziewczyny w ramach zarówno igrzysk, jak i gimnazjady. Po nich przyszedł czas na przedstawicieli męskiego świata. Na boisku naprawdę sporo się działo. Podsumowanie rozpoczynamy od igrzysk młodzieży szkolnej w wykonaniu dziewcząt. Tu w wielkim finale szkoła podstawowa w Chobieni pokonała ekipę z Ibramowic 2-1. W rywalizacji chłopców emocje jeszcze większe, bo o wyniku finałowego starcia między Chobienią i Piławą Dolną decydowały karne. W nich wygrali ci pierwsi 2-0, a po regulaminowym czasie gry był bezbramkowy remis. Teraz przechodzimy do gimnazjady. W kategorii dziewcząt Budziszów grał z Łoziną. Lepiej zagrała Łozina, która zwyciężyła 3-1. I na koniec jeszcze krótko o grupie chłopców. Chobienia pokonała w wielkim finale gimnazjum z Leśnej 1-0. Centrum Skłusza Redeko. www.redeko.pl.